Papież Franciszek nieraz pokazywał, że jest bardzo postępowy. Chociaż jego działania często spotykają się z krytyką ze strony Kościoła i wiernych, to i tak wytrwale realizuje swoje założenia. Ojciec Święty właśnie po raz kolejny wystawił się na poważną krytykę pokaźnego grona katolików. Wszystko za sprawą nowości, którą właśnie zaanonsował. Papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu daje do zrozumienia, że ma w swojej głowie konkretną wizję liderowania Kościołowi, którą zamierza urzeczywistnić. Wiąże się to oczywiście z wprowadzaniem pewnych nowych rozwiązań, które jeszcze do niedawna byłyby uważane za zupełnie nieakceptowalne. Papież Franciszek wprowadza wielką nowość. Od wielu lat Kościół musi walczyć z odpływem wiernych. Szczególnie dotyczy to młodych ludzi, którzy nie chcą być z nim utożsamiani. Jednym z głównych argumentów, który przejawia się w całej debacie, jest bardzo skostniała struktura duchowieństwa i brak woli do pójścia z duchem czasu. Naprzeciw tego typu twierdzeniom stara się wychodzić papież Franciszek. Nikt jednak nie spodziewał się, że Ojciec Święty zdecyduje się na tak odważny krok jak teraz. Watykan potwierdził uruchomienie specjalnej platformy internetowej scalonej z aplikacją na smartfony, dzięki której można modlić się wspólnie z papieżem. Chciałbym przedstawić Wam platformę oficjalną Światowej Sieci Modlitewnej Papieża, Seek to Pray, poinformował Franciszek. Korzystanie z aplikacji jest szczególnie rekomendowane w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży w Panamie. Tutaj wstawiam intencje i prośby o modlitwę za misję Kościoła. Zachęcam szczególnie Was młodzi do pobrania aplikacji, aby kontynuować wraz ze mną odmawianie różańca w intencji pokoju, zwłaszcza podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie, dodała głowa Kościoła. Ojciec Święty podkreśla, że włączenie internetu do przeżywania wiary jest nieuniknione, gdyż sieć jest jednym z największych dobrodziejstw naszych czasów. Internet i media społecznościowe są bogactwem naszych czasów, stanowi możliwość utrzymywania kontaktu z innymi, aby dzielić wartości i plany oraz by wyrazić chęć tworzenia wspólnoty. Sieć może nam również dopomóc, by modlić się razem, zaznaczył papież Franciszek. Postępowość Argentyńczyka budzi jednak wiele kontrowersji wśród tej bardziej konserwatywnej części wiernych, którzy podkreślają, że jest to zbyt daleko idąca zmiana. Wiele osób uważa, że wprowadzanie tego typu rozwiązań zupełnie odciągnie ludzi od Kościoła, a świątynie opustoszeją, gdyż każdy będzie mógł zaliczyć parę kliknięć w aplikacji zamiast udawać się na mszę. Jest to kolejna sytuacja, w której katolicy chłodno odnoszą się do działalności obecnego biskupa Rzymu. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie da się wprowadzać zmian, które nie zostałyby skrytykowane przez pokaźne grono tradycjonalistów.